Dzisiaj po raz ostatni zapełnimy sobie bazę danych według mnie sposobem najwspanialszym. Zapraszam. A mówię tu o mechanizmie Factories, który chyba najlepiej po prostu przetłumaczyć fabryki i pozwólcie, że będę sobie mówił fabryki, bo jakoś tak bezpieczniej się czuję, wymawiając to słowo. Zacznijcie jednak od Composer Self Update, jeżeli używacie, i po, potem Composer Update na tej wersji Laravela, którą macie, gdyż w międzyczasie od naszych ostatnich spotkań trochę się pozmieniało. Composer wskoczył w wersję przynajmniej 2.0, być może już nawet ciutkę więcej. No i sam nasz Laravel wymaga trochę aktualizacji. Przynosi on też pewne zmiany w stosunku do tego, co mówiłem wcześniej, ale nie jest to na tyle istotne, by tutaj zaczynać wszystko od nowa. Zresztą, jak na razie omawiałem, pewne takie techniki niekluczowe, ale takie wprowadzające. Zatem, zanim dojdziemy do tych kluczowych, a te już będą od następnego odcinka, to ten update nam się przyda. Dzisiaj tylko zajawka tych fabryk, żebyście mogli zobaczyć, że jest to chyba takie najdojrzalsze narzędzie do automatycznego generowania danych. Ponieważ w międzyczasie Laravel z siódemki przeszedł w ósemkę, trochę się to pozmieniało. Pewne zależności nowe się potworzyły, jak chociażby zależności fabryki i modelu, a o modelu dopiero będzie. W związku z tym ja też troszeczkę mam zaburzony plan tych odcinków, które planowałem, dlatego o fabrykach. Tylko krótko. Liźniemy temat, tak żeby pokazać o co chodzi. Te fabryki, to można by tak powiedzieć, jeżeli pamiętacie wcześniejszy odcinek, że to też jest taki zautomatyzowany siewca, ale bardziej elegancki, dojrzalszy, pozwala generować dane losowe, ale w sposób taki, że symulują autentyczne. Czyli jeśli na przykład podam mu wylosuj mi imię, jakieś tam, to on nie będzie. Ciągu przypadkowych literek tam generował, ale rzeczywiście będzie symulował jakieś tam imiona, nazwiska, adresy prawdziwe. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Tutaj zaprezentuję taki najprostszy sposób stworzenia sobie takiej fabryki. No to po kolei, co robimy. Zaczynamy od polecenia PHP Artisan Make Factory Car. No, i tu jeszcze jest opcja model CAR. Jak już mówiłem, o modelu dopiero będzie, więc potraktujcie trochę ten odcinek jako taki przedwstępny. E, fabryka tutaj wiąże tabelę w bazie danych, gdzie mam te samochody, tam pamiętacie CARS, i będzie też wiązała właśnie to wszystko z modelem. Modelem tegoż samochodu. No, wyprzedzając, model będzie po prostu reprezentował to, co jest w tabeli z samochodami, czyli będzie to po prostu taki Obiekt, taka klasa, która reprezentuje to, co jest w tabeli. No i wszystko się tutaj wiąże z samochodami, także ja tworzę fabrykę dla tych samochodów, i ta fabryka, siłą rzeczy, ma coś wspólnego i z tabelą w bazie danych, gdzie są te samochody, i z klasą, która później będzie reprezentowała te samochody. No i mówimy na to, właśnie model, ale o tym jeszcze za chwilę. Kiedy coś takiego wykonamy, ja już konsolę ukryję. Popatrzcie tutaj pojawi się taki plik w katalogu tutaj w katalogu właśnie z fabrykami i on jest o, o tutaj jest właśnie zaznaczony car factory zostanie utworzone. Ja już tutaj utworzyłem go wcześniej i w tym katalogu to co zostanie utworzone poza moim tu komentarzem zupełnie nie będzie tego widać u was, ale jak już utworzycie to coś takiego się pojawi. Będzie tutaj właśnie klasa CarFactory, która rozszerza ogólnie jakąś tam fabrykę właśnie, czyli dziedziczy po takiej ogólnej klasie, która zawiera te mechanizmy fabryki. I tutaj w tej klasie będziemy mieli właśnie powiązanie z modelem. Na razie to zignorujmy. I tu będziemy mieli taką metodę definition, w której to będę mógł sobie dodać, jak dodać pewne polecenia, jak wypełniać pola w mojej tabeli. Tutaj zobaczcie, mamy dokładnie takie nazwy, jak mieliśmy te kolejne kolumny w tabeli. I tutaj będę mógł sobie określić, jak mniej więcej wypełniać tak, te pola, kiedy będę automatycznie generował. Tu się domyślamy, że to jest tak jakby taki jeden obiekt stworzony, że dla utworzonego jednego samochodu wypełni te pola tutaj, nie wiem, opisu, jakieś liczby, nazwa samochodu. Te dane traktujcie zupełnie swobodnie, one są takie trochę bez sensu, ale to nie o to tu chodziło. No i właśnie tworząc wartości wykorzystuje tu różne funkcje, między innymi już wbudowany tutaj w ten obiekt tej klasy CarFactory, taki mechanizm Faker, który ma różne wbudowane, gotowe funkcje, gotowe jakieś takie tutaj <laughs> własności, które generują jakieś dla mnie wymyślone dane, ale te dane udają autentyczne dane. Za chwilę zobaczycie, jak to działa. Ja to tylko króciutko pokażę. Zobaczcie, tutaj mam no akurat, Now nie jest jakąś yy, z fabryki Funkcją, metodą, po prostu podaje mi obecny czas, ale tutaj już mam wymyślony adres, tu mam jakiś losowy ciąg znaczków. Tutaj mamy liczby, które są wybierane z jakiegoś przedziału. Tutaj możemy sobie wybrać jakieś losowe słowa z jakiegoś tutaj z jakiejś tablicy, które łączę ze słowem samochód, a potem łączę jeszcze raz. Z takim wymyślonym jakimś nazwiskiem. To będzie coś takiego, że będzie na przykład piękny, samochód, i tu będzie imię, nazwisko jakiejś osoby. Wymyślone zupełnie. Tutaj mamy zupełnie fikcyjne maile. Znowu jakiś czas, czy chociażby jakąś unikatową wartość liczbową z zakresu tutaj od zera do ileś tam, nie wiem, wpisałem. I tak dalej, i tak dalej. Zatem coś takiego sobie przygotowujemy, taką definicję obiektu. I dzięki różnym mechanizmom tego fakera tutaj będzie można to generować. Jak sobie później przyjrzycie dokumentację, czy, czy po prostu nawet wpiszecie tutaj jakieś są podpowiedzi, nie wiem, czy u Was będzie widać, ale u mnie, jeżeli się, o, tak wpiszę, to się pojawia, a no właśnie, u Was nie widać, ale pojawiają się. Yy, odpowiedzi Jakieś tutaj rzeczy można wygenerować losowo i naprawdę jest tego dużo. Pobawcie się tym już sami. Jest tego sporo. I teraz, kiedy mamy tak przygotowaną klasę, już tu ją sobie zapiszemy. Tutaj też zobaczcie, tak jeszcze Wam pokażę klasę kar. To jest właśnie ten model. Tutaj klasa CAR, czyli będzie to klasa reprezentująca samochód, i ona właśnie tutaj dziedziczy po ogólnym pojęciu model, po ogólnej klasie. Przepraszam. Model jest takie właśnie pojęcie i zarazem klasa w Larawerze, gdzie wszystko, co będzie jakoś nawiązywać do bazy danych, a co będziemy chcieli mieć reprezentowane jako. Klasę w, moim, w mojej aplikacji. No właśnie mówimy na to modele. No zresztą Laravel jest w tym modelu, tak? Model Control Viewer, więc model, sama nazwa tutaj sugeruje, jest kluczowym pojęciem. No i właśnie tu o, zobaczcie, że w tej klasie mojej będę używał rzeczy związanych z tymi fabrykami. To już tak teraz w przypadku Laravela 8. Jest utworzone we wcześniejszych tutaj, tych numerkach Laravela nie było takiej opcji. W każdym bądź razie, fabryka to jest tu i tutaj mamy tą definicję. Jak teraz coś takiego wykorzystać? Jak to użyć? A, jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczcie, tutaj jest taki plik konfiguracyjny. W katalogu config, w pliku app, jest właśnie możliwość ustawienia. Lokalnej, lokalnego języka dla tego fabryko, fabryko, twórcy, który normalnie jest angielski, ale ja tutaj pozmieniałem sobie na PL, przez co jak wygenerujemy na przykład jakiś losowy adres, e-mail albo imię i nazwisko, to zobaczycie, że nie będzie tam John i tak dalej, tylko będzie Jan Kowalski i tego typu dane. Także też to macie w, jeszcze pokażę, a zresztą cały czas to tutaj widać, jest to plik w katalogu config. O, właśnie ten. No dobrze, to zobaczmy, jak teraz wykorzystać coś takiego. Jak to uruchomić. Można na wiele sposobów, bardziej chodzi o pewną instrukcję, natomiast gdzie ją wywołamy, gdzie ją wykonamy, nie ma tu już większego znaczenia. Ja pokażę takie dwa przykładowe sposoby przywołania tej instrukcji bez odwoływania się do konsoli, bo też tak można zrobić, zwłaszcza do konsoli takiej wbudowanej w Laravel, ale to temat na inną okazję. Pierwszy sposób to wykorzystamy sobie już wcześniej pokazaną klasę Database Seeder, czyli Tę klasę, w której była metoda run, która to miała wcześniej takie polecenie, by tutaj tego siewcę tam wywołać 100 razy. Tutaj polecenie wywołania siewcy usuwam, a wklejam właśnie takie polecenie. Widzimy, że tu właśnie powołuje się na fabrykę, która jest tutaj spleciona z obiektem, modelem samochód car i tu 5 razy utworzę taki wpis w bazie danych. OK? To polecenie wprowadzi do bazy danych pięć razy yy, pięć razy jakiś tam samochód. Jak to yy, wywołać? Przypominam polecenie PHP artisan db seed, które było już ostatnio. Można też, na przykład, zrobić sobie coś takiego. Zobaczcie, yy, mam tutaj tylko ukryję już te katalogi. Mam tutaj o jakąś ścieżkę. Do mojego larowela, gdzie z poziomu przeglądarki mogę sobie odpalić jakieś polecenie tutaj i też wywołam dokładnie to samo tutaj, tą, tą samą instrukcję, żeby uzyskać ten sam efekt. Oczywiście takiej metody nie polecam, bo jeżeli gdzieś nam tutaj przypadkowo zostanie, a ktoś taką ścieżkę załapie, odkryje, wy, wykryje, wyniucha, to może nam bazy danych tutaj zasmarkać zupełnie zbędnymi danymi. A nawet ją po prostu zapełnić, ile tylko tam mamy przestrzeni dyskowej, a tego byśmy nie chcieli, ale chodziło mi o to, żeby pokazać, że to polecenie nie jest ściśle jakoś przypisane na przykład do tutaj tej metody RAN, czy, czy jakiejś innej. To jest po prostu kolejne już tylko wywołanie jakiegoś modelu z wbudowanymi i tu dostarczonymi przez Laravela metodami. Count 5 no domyślamy się, że to będzie dokładnie 5 utworzonych tutaj tych samochodów ten faker, oszust w sumie ale jakoś mi to tłumaczenie tak nie pasuje, A, wolę taki jakiś producent wytwórca. Fabryka dzięki temu fakerowi i tej definicji tutaj w Car Factory, o w tym miejscu wypluje nam 5 razy takiego taki samochód i jeszcze to wszystko ładnie będzie w bazie zapisane. No to co, zobaczmy jak to działa Możemy sobie to zrobimy konsolą. Weźmy tu konsolkę, odpalmy sobie to PHP artisan i tutaj sobie uruchomimy to polecenie właśnie db seed. Db seed enterek. O, proszę bardzo, baza danych już się tam wypełniła. No to zobaczmy co tam jest w tej bazie danych, czy rzeczywiście wszystko się wykonało. Czekajcie, tylko ja tu sobie przepnę. O, nawet się pojawiło. Mamy już Kars. Zobaczcie, przeglądniemy sobie raz jeszcze. Dobrze, to jest to. I to już są wygenerowane dane przed chwileczką, zupełnie przypadkowe. I zobaczcie, że one nie są kompletnie takie absurdalne, tylko właśnie udają autentyczne. Oszałamiający samochód Amelia Pawłowska, oszałamiający samochód docent Olgierd Pietrzak, tani samochód. I jeszcze raz tani i brzydki samochód Olgierda Jankowskiego. Tu mamy jakieś adresy wylosowane, jakieś identyfikatory kolejne tych samochodów, a to akurat klucz jest. to. Ślepemu źle. Mamy daty, mamy e-maile, zobaczcie tutaj jakiś org, org.net.com. Wymyślone oczywiście, ale udają prawdziwe do różnych testów, do różnej maści. Stron, gdzie chcemy podejrzeć, jakby to wyglądało na autentycznych danych, no i jak znalazł. Tu mamy też jakieś te liczby, które tam sobie losowałem w tych zakresach. Także widzicie, że można sobie w bardzo szybki sposób wypełnić tę bazę danych, i cała tutaj ta fabryka w bardziej inteligentny sposób pozwala wypełnić to wszystko danymi. I tak wiem, teraz trochę może być tu namieszane, bo te modele nagle się pojawiły, ale jak już mówię, trochę nie przewidziałem tego, że po przejściu na ósemkę pewne koncepcje, mechanizmy w Laravelu będą się zmieniały. No i akurat tutaj troszkę się zmieniło. Wcześniejsze pliki, które miałem przygotowane do tych fabryk, nie wymagały mówienia o modelu jako takim. Tu już się to pojawiło, więc potraktujcie to jako taki przedwstęp, gdzie trochę pokazałem, o co chodzi w fabrykach, do nich jeszcze wrócimy siłą rzeczy, kiedy coś będziemy generować, a równocześnie przedstęp do modelu o którym już w następnym odcinku i który jest takim bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, co jest w Laravelu kluczowe i co sprawia, że jest taki pomocny, taki wygodny, przyjemny. Już teraz zapraszam, tyle dzisiaj.